Hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy trochę na temat regeneracji. Pokażę Wam, albo bardziej opowiem, jak to u mnie wygląda, czy ona jest potrzebna, czy nie. I troszkę sobie rozwiniemy ten temat. Na wstępie chciałem Was jeszcze zaprosić na moją stronę, z którą niedawno ruszyłem. Jest ona połączona z tym kanałem. Będzie tam trochę taki backstage tego wszystkiego. Będę Was informował, gdzie następne filmy nagrywam oraz gdzie zamierzam się udać. Bo trochę mam planów odnośnie miejsc, żeby Wam je ładnie pokazać. Także zapraszam do śledzenia. Link oczywiście macie w opisie tego filmu. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. A więc w dużym skrócie, regeneracja jest to po prostu czas, w którym nasz organizm domaga się odpoczynku. Odpoczynku od ciężkich treningów, interwałów, czy też zawodów. No i my musimy mu go zapewnić, ponieważ dzięki temu unikniemy tak naprawdę kontuzji, urazów, a także osłabienia naszego układu odpornościowego, o czym też wiele osób zapomina. Więc odpowiadając zwięźle, krótko i na temat na to pytanie, tak, jest ona nam potrzebna. Teraz mamy tak naprawdę, ja mam trzy metody na regenerację i właśnie Wam je opowiem. Także lecimy. A więc pierwszą metodą u mnie jest również ku zaskoczeniu rower. Tylko już Wam tłumaczę, jak to wygląda. Bo to nie jest to samo wiadomo co trening, tylko to jest po prostu luźna jazda, najczęściej z bliskimi, z rodzicami. Wtedy nie patrzę na żadne statystyki prędkości, nie wiem, czasu, dystansu. Mam to totalnie gdzieś, odkładam to na bok, bo to mi jest tak naprawdę potrzebne tylko w treningach, a nie w regeneracji. Tam jadę sobie po prostu luźno, nieważne ile przejadę kilometrów i czerpię wtedy wszystkie pozytywne emocje z takich właśnie wypadów. Mam po prostu fan z jazdy i to jest super w takim dniu. Dlatego bardzo lubię dni regeneracyjne, a zaraz Wam właśnie powiem, ile takich dni powinno być. U mnie sprawdza się taki sposób, że na przykład mam w poniedziałek trening, we wtorek trening, w środę trening. Są to mocne treningi na interwałach. Czwartek jest dniem, w którym mam właśnie regenerację. No i później znowu lecimy. Piątek jest trening, sobota trening i niedziela dniem regeneracji. Tak więc taki układ u mnie akurat się sprawdza. Niekoniecznie się musi sprawdzać u Was. Ale myślę, że u wielu osób również się może sprawdzić, także polecam go sobie przetestować. Jeszcze Wam pokażę. Dzisiaj w nocy spadł śnieg. Jest po prostu mega w tym lesie. Taki to robi klimat. Zobaczcie. Super, jest po prostu pięknie. No to lecimy. Sposób numer dwa. Są to spacery. Tak, zwykłe spacery. 5-7 kilometrowe. Muszę przyznać, że ostatnimi czasy jest to mój ulubiony sposób regeneracji, również praktykowany z rodzicami. Warto tutaj dodać, że jest to odpoczynek nie tylko fizyczny, nie tylko dla mięśni, ale również dla głowy. Jest to duży odpoczynek dla psychiki, ponieważ podczas takiego spaceru sobie rozmawiamy, śmiejemy się z różnych rzeczy. A wiecie, to jest taka po prostu odskocznia od rzeczywistości i moment, w którym możemy zebrać siły na następne dni, następne tygodnie i cieszyć się po prostu się cieszyć życiem. Dlatego polecam również je Wam, także zaraz lecimy z trzecim sposobem. A więc sposób numer 3 to są dni, w których ja po prostu nic nie robię. Tak, zdarzają się takie dni, co prawda najrzadziej z tych wszystkich trzech sposobów na regenerację. Zdarzają się one bardzo sporadycznie, najczęściej po jakichś, nie wiem, ciężkich treningach, bardzo ciężkich, po jakichś zawodach w sezonie, ale przyznaję się, że zdarzają się takie dni.
i wtedy po prostu odpoczywam, nie robię nic. Czy taki sposób regeneracji jest dobry? Moim zdaniem no nie bardzo. Nic się nie stanie, jeśli wiadomo, tam 2 dni w tygodniu nic nie będziemy robili, ale ja staram się, zresztą jak mogliście już zauważyć po tych 2 wcześniejszych metodach, staram się cały czas utrzymać jakąś taką ciągłość ruchu, żeby mięśnie nie wychodziły z takiej regularności, powtarzalności, żeby one były do tego wysiłku przyzwyczajone. Ale każdemu się zdarzają słabsze dni i to nie można się przed tym bronić, ani broń Boże wstydzić się tego. To jest normalne. Także to były 3 moje metody na regenerację. Nie muszą się one sprawdzać u wszystkich. U mnie się sprawdzają, ale mogę wam je polecić, tak? Możecie zacząć je stosować. Koniecznie oczywiście dajcie znać, czy u was takie metody się sprawdzają, jeśli zaczęliście je stosować, albo po prostu napiszcie, jakie wy macie metody, bardzo chętnie się z nimi zapoznam, część może też wypraktykuję, także zachęcam do dzielenia się tym w komentarzach. A więc moi kochani, jeśli taki odcinek wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, napisania komentarza i oczywiście zasubskrybujcie kanał. Wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z następnymi materiałami. I w następnym odcinku mogę w sumie zdradzić, że dowiecie się ciekawej rzeczy, mianowicie tego, jak transportuję swoje rowery. Jak się z nimi przemieszczam w różne miejsca w Polsce i nie tylko w Polsce. Także do następnego odcinka i trzymajcie się. Cześć!